co myślę, to jest petarda tego wypadu i w ogóle całego filmu. Jest medal. Jest jakiś medal. Witam Was, moi drodzy widzowie. Słuchajcie, jestem znowu na polu ornym. Byłem już tak o, na tym rzepaku nie byłem, ale tam jest skoszony. Nie idzie chodzić. Na plombowym polu jest do połowy skoszone. Nie wiem dlaczego, czy coś się nie dało, czy się kombajn zepsuł, czy co. To mówię, wracam tutaj, no gdzie byłem, no i chodzę. Jest potężny upał, jest 30 stopni w cieniu, na pewno. Leje się strumieniami, kapie ze mnie. Teraz w cieniu to jest elegancko, powiem wam, ale tutaj na wierzchu, bo tu widzicie, wtedy tutaj takie było ściernisko niedoorane, to teraz doorane jest, bardzo świeże. I na wierzchu już mam monetę. Tym razem będzie złoto Weimaru znowu. Ostatnio mam szczęście do tych dziesiątek. Na pewno będzie w lepszym stanie jak te tam na tych polach, co tam zaczynałem. Że widzimy, jest dziesiąteczka ładna i słuchajcie, no ruszamy dalej chyba, nie? Tak jak myślałem, tutaj będę kopał wszystko z wierzchu, po prostu jest tak miękko, ziemia została wywrócona i to co było głębiej jest na wierzchu. O, tym razem co to jest? Okrągłe, to ja widziałem, że to jest. I mamy monetę kolejną PRL-a tym razem. Grosika. Powiem wam, że taki mały, że. Ale widzę chyba 68 rocznik. Jak się nie mylę. Może 80, ale chyba 68, także jakby co. To pozdrawiam wszystkich. Warunki są ekstremalnie trudne, ale czego się nie robi, żeby takie widoki tutaj były, czyli mamy kółko, ale zajazd, powiem wam. Tragedia. Tragedia. Ja widzę, że cesarstwo było, bo tego orła tu widać. Co śmieszne, w domu nieraz w ogóle nie idzie rozpoznać, bo to, o, widzicie, tutaj dyszkę widać. No widać tą dyszkę, nie? Tą cynkową. A tutaj widać tego orła z cesarstwa niemieckiego. I zobaczymy, czy na zdjęciu też widać, bo to już widzicie, nie? Często tak bywa, że tak jak ostatnio, normalnie widziałem dyszkę, a w domu nie mogłem tej monety znaleźć po prostu, jak wyschła. No. Ni to plombowate, ni to nie plombowate, ale tu jakby jakieś cyfry rzymskie, kawałki jakieś widać. Dziwne. Powiem wam, że tym razem chyba przesadziłem z pogodą. Jest tak gorąco, że nie idzie wytrzymać, nie? Pot się leje, o, jestem cały mokry. Trafił się jeszcze jakiś tam fancik, bo jak widzicie, wszedłem na po rzepakowy ten pokos, czy jak to się mówi, ściernisko, to rzepak po rzepakowe, już mi się język pierdzieli. I mam fajny guziczek, o. Na zdjęciu go zobaczycie. Tak, to jest taki ten arseniak kopułkowy. O, ładny, z cyckiem taki, to rzadko się zdarza. No, nie wiem, czy jeszcze tutaj pochodzę chwilę, czy nie. Jak pochodzę, to pochodzę, jak nie, to zaraz skończę i będziemy doklejać. Tym razem kawałek klamerki, ale szkoda, bo jakaś ładna była. No szkoda, ale tylko kawałeczek. Kombajny słychać. Coś dzwoniło tu nieźle, w tej bryle pod nogami tam. Ja ją rozłamałem.
O tak. Patrzcie, tutaj coś jest fajne. Przynajmniej fajny kształt ma. Początkowo. O kurde. Zgniecione. Ale. Ale to było coś. Zdobione, jakiś szyldzik może. Od szuflady, o, się wygina. No. I to jest, powiem wam, mosiąc chyba. Tak. Było coś ładne. Ja to rozprostuję oczywiście. Może się uda nie połamać. No. A oto i kran. Kranik jaki jest. Każdy widzi, a jest z mosiądzu na pewno. A oto przęślik. Niestety, nie przęślik. Jest gwint w środku. Ale wygląda jak przęślik duży. Kiedy opadniesz już z sił i nie chce ci się schylać po łopatkę, to możesz tak. Moi drodzy, pogoda ze mną dzisiaj wygrała. Został mi ostatni łyk wody, ale to sobie tak i tak już go tak trzymałem na koniec, że po prostu, no nie wiem, już mam aż sucho w gębie, normalnie mówić nie mogę. Także było to co było, parę monet było, jakieś tam pierdoły, jednak chyba na jedną część filmu będzie za mało. Także chyba będę dogrywał, zobaczymy zresztą. Jak co to wam dogram, gdzieś tam skądś indziej, jakiś tam jeszcze, może coś się uda znaleźć ciekawego. Tam widzę kombajn wyjeżdża, więc pewnie na plombowe pole dokaszać. Może dronem nawet podlecę, zobaczymy. Także na tą chwilę bywajcie. Zapraszam oczywiście wszystkich na następną część filmu, nie? Dobra, słuchajcie, dogrywamy następną część.
Jak widzieliście, przeniosłem się szybko w podobny upalny dzień, ale tym razem jestem na plombowym, tak zwanym moim polu. Ale jest wysoko ścięte, także będzie ciężko. Tylko że tak obok tego pola jest inne takie. Nie wiem nawet co tu rosło, muszę się zapytać. Ale to jest właśnie nisko ścięte, przy ziemi. Coś zielonego dosłownie, nie wiem, ani to rzepak, jakieś kulki tam są. Także zaczynam tutaj. No słuchajcie, jest wysoko ścięte, tak jak powiedziałem, będzie ciężko, aczkolwiek mam pierwszą krągłość. Mam pierwszą krągłość. Co to, jakiś PRL? Nie, to powiem wam, że to jest fenol. Ale ten z DDR-ówka, z takiego niemieckiego PRL-u jeszcze. Powiem wam, że mimo że Niemcy tu blisko byli, to te monety bardzo rzadko wchodzą. To już więcej kopiejek znalazłem ze wschodu niż takich fenoli. No i dobra, zaczynamy. Pierwszą monetą, jaka by nie była, ale jest. I lecę dalej. Kurczę. Nie, to wygląda na jakiś, nie wiem. Zobaczcie, wygląda mi na groch, no, że to był, ale to nie chyba groch. Pełno takich kulek leży wszędzie. No ale między kulkami, na tym zielonym, patrzcie, jest kółeczko. Dobra, ale to tylko guzik. Ale coś będzie na nim, powiem wam, fajnego. Tak, jest jakiś motyw kwiatka. Guzik bez łóżka. Dobra, lecę dalej. Patrzcie, któryś już wypadł z rzędu. Znowu mam ten pocisk. Ale upał. Dobrze, że wieje. O, jak widać po tych trawach. A tu mamy, zobaczcie, następny. Następny, ale to ten chyba smugowy. Widać właśnie to po tym kształcie, on jest prosty na końcu, a tamte mają te dupy takie zwężone. Mogę się mylić oczywiście, nie? Bo się na tym nie znam. A nie ma tu tych barw, nie? One miały tylko jakieś kolorki tam, czarny, żółty. Dobra, nic ciekawego. No, ale najlepiej, ja sobie idę tutaj fajnie, w ogóle niebo piękne. Coś zaburczało, patrzę za mną, patrzcie co się za mną dzieje. Będzie burza, laj, ja pierdzielę. Dobra, tu miałem taki niemrawy sygnał, będzie moneta chyba. Będzie dziesiątka z cesarstwa. Albo i nie dziesiątka. Co to takie coś dziwne jest? Nie no, jak nie dziesiątka? Dziesiątka z cesarstwa niemieckiego oczywiście. Czerwona, bez patyny, już zeszło wszystko, tu jest ten orzeł. Także mamy kolejną wypadę, już ogólnie się zebrało na całym filmie, bo dzisiaj to zaledwie druga. Patrzcie, nie wiem czy ja nie będę musiał uciekać. Godzinę później. Jestem już na polu, była burza, powiem wam. Zobaczcie jak to surrealistycznie wygląda, tam świeci słońce i takie ciemne niebo. Tutaj już jest słoneczko, wróciło. Waliło piorunami, lał deszcz, dobra. A ja nie przedłużam i tylko lecę dalej. Słuchajcie, z ziemi wyleciał fajny kształt. Jak to będzie to, co myślę, to jest petarda tego wypadu i w ogóle. I w ogóle całego filmu. Jest medal. Jest jakiś medal. Ja pierdzielę, zobaczcie. Jeszcze nie wiem jaki, bo tutaj nic nie widzę na razie. Sygnał się przełamywał, nie wiem dlaczego. Popatrzcie, ja to mam szczęście do medalu. Nie do medalika, nie. Bozi tu nie znajdę, ale medale tak. Pruskie, czemu nie? Patrzcie, nic nie widać. Patrzcie. Środek podręczny to jest niezawodna rzecz, ona zawsze pomoże. I zobaczcie, z tej strony jest jakby facjata, na pewno jest facjata, a z tej dwie. To będzie jakiś pruski medal tych cesarzy, tam Wilhelm i ten drugi.
Tu chyba jest ich dwóch nawet. Kurczę, jakoś tak nie widać. Tu jest jedna twarz na pewno. A może ten trzeci tu? Sam, jako jeden. On się kojarzy z tym gościem na tych piątkach srebrnych, na tych trójkach. Zapewne to są cesarze ci pruscy, nie? Także jest fant piękny. Chociaż podjechany i prawdopodobnie w polu tu lepiej będzie widać niż po obmyciu. Tak, już ten z brodą. Zresztą oni wszyscy brody mieli. Ale ten ma taką dłuższą, ten taki jest normalny. A ten chyba nawet nie ma żadnej zarostu, tylko wąsy. Także mamy to po co dzisiaj szedłem, myślałem, że może coś się znajdzie, bo to te pola naprawdę są przepiękne. Tylko no długo się chodzi, zanim coś wskoczy. Nie jest, że wchodzę i od razu coś mam, no. Także lecę dalej. Masakra, trzeba chyba... Takie durnowate, ale równe sygnały w miarę o stałym ID kopać, bo to nie zawsze druciki są, jak widać teraz. Co to było? Fenol? Czy to... Ej, co to było? Ależ tu u mnie te fenole wychodzą. No tragedia. Te 5 fenoli czasem potrafi takie ID dawać do dupy, że tak się wyrażę. I to prawdopodobnie będzie ta piątka. No nie wiesz, żeby jedynka takie dawała. Tutaj jest nieczytelna w ogóle. Ale patrzcie, co się dzieje. Znowu jakaś grzmi. Poburkuje, nie wiem, czy wy to słyszycie. Ja jak będę chciał, to usłyszycie. O, teraz na przykład. O. Czary mary, to są wszystko, wiecie, tajemnice. Tajemnice normalnie natury. No, także ja już się zaraz i tak będę zwijał, ale jeszcze spróbuję jakąś jedną rzecz wykopać i tyle. Dobra, słuchajcie, ja już chyba nie będę przedłużał tutaj szukaniem się jakiegoś fanta na koniec, żeby wam pokazać, bo zobaczcie, czarne to już jest niedaleko, pohukuje co chwilę, także było to, co było. Był fant dnia i fant wypadł medal, po prostu no zajebista sprawa, że tak powiem. Zawsze to jest, że tak się trafi coś takiego, to normalnie aż normalnie dostaje werwy takiej, kopa takiego na te wykopki, że to jest niesamowite. Jeszcze tak na koniec wam powiem, że dobijam powoli, aczkolwiek dobijam do 7000. Także dziękuję wam wszystkim nowym i tym stałym moim widzom. Wszystkich innych oczywiście zapraszam, żeby zostawili tam po sobie co trzeba. Będzie jakiś konkurs na te 7000. Na pewno będzie jakiś obraz, będą jakieś inne nagrody, tam zobaczymy, jak to się zbierze. Myślę, że do jesieni jakoś to dobije już do tych 7000. To teraz się szybciej tak wlewa, raz tak cofa się nieraz, także różnie to jest, nie? Ale dobra, słuchajcie, dziękuję wam wszystkim oczywiście za oglądanie tego filmu i innych filmów. Oczywiście gorąco wszystkich zapraszam też do następnego filmu. I pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.